Halo? Halo, Emilia, witamy. No, cześć wszystkim. To znaczy, to nie jest tak, że się do niczego nie dojdzie. Wszystko można sprawdzić, do wszystkich urzędów można dojść. Pytanie tylko, po co? Bo tutaj ta sprawa naprawdę trochę śmierdzi. Nie wiadomo, czy on rzeczywiście został zamordowany, czy też ktoś upozorował tą śmierć. Jeżeli on sam, to dziwne, że jest zamieszana w to policja, bo ja dzwoniłam na policję i oni potwierdzili coś takiego. Tylko, że sam słyszałeś rozmowę, odpowiedź rzecznika prasowego Wieleckiej Komendy Policji, tej powiatowej. No i ten pan powiedział, że zgłoszenie zaginięcia to nastąpiło 21 sierpnia. Także był niezorientowany, a przecież wcześniej sprawdził Może te dane, więc przejęzyczył coś się, tutaj może bo się tutaj, pomylił. bo w tym akcie zgonu jest, że zostało ciało znalezione tego dnia. Tak, a Może tamten też pomylił. powiedział coś innego i sam to słyszałeś. Sygnaturę. I Tak, teraz tak. pytanie, czy Może pomylił się, no, albo nie on wiem, może czy. się pomylił, ale mnie się wydaje, że on powiedział 20. Ja nawet to zapisałam, bo to mnie po prostu tutaj zaskoczyło, tak, ta data. Powiedział tak, powiedział, że 21 zgłoszono zaginięcie. No ale jak dla mnie to jest tak, że albo jakieś służby go po prostu no, pozbawiły życia i tylko wtedy dlaczego nie było żadnej informacji w mediach o śmierci, nie byłoby wtedy tego całego zamieszania. A tak normalnie się robi. Poza tym, przy zaginięciu też zgłasza się. Następnego dnia już po zaginięciu pojawiają się dane w miejscowych mediach po to, żeby jak największa liczba osób dołączyła do poszukiwań. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Mało tego, jak znaleziono zwłoki, też nikt nie został poinformowany. Ja dzwoniłam do tylu osób, nikt nic nie wie. To jest niemożliwe. No jeszcze ja tutaj tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest to tak, że po prostu gość został włączony do programu ochrony świadków. Tylko, że jeżeli tak by było, to tu się w ogóle nic nie zgadza. To albo policja coś tutaj spieprzyła. No tak bardzo dziwnie, jeżeli to jest tak. A No. poczekaj, bo tutaj Gosia 8668 pisze: sprawdziłam, taki akt zgonu nie został odnaleziony. Nie wiem, czy taka baza jest? Gosia, gdzie to sprawdzałaś? Bo tutaj akt zgonu jest pokazany. Czy to jest prawdziwe? Czy można zadzwonić do Urzędu Stanu Cywilnego? Nie wiem, czy. No bo jak tak, tutaj ta Joanna pokazuje jakieś fałszywe dokumenty. No to ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, tutaj jest. Ale Niedziel tutaj pisze, że dzwoni się do rodziny, a nie do znajomych. No wiesz, ja do rodziny nie miałabym odwagi zadzwonić, bo jeżeli rzecziście facet został zamordowany, no to byłoby nietaktowne, żeby dzwonić do rodziców. Natomiast zazwyczaj bliscy sąsiedzi to są zorientowani, przynajmniej powinni być. Powinna być informacja w mediach o znalezieniu ciała, bez względu na to, czy osoba zmarła w sposób naturalny, czy też została życia pozbawiona przez osoby trzecie. A tutaj nic takiego nie zdarzyło się. Poza tym ta miejscowa, tak jak strażak powiedział, to miejscowa ludność powinna być poinformowana o takiej sytuacji, bo nie wiadomo, czy to na przykład nie mają do czynienia z jakimś masowym mordercą, czy z kimś, kto stanowi tam zagrożenie dla miejscowej społeczności. No przecież tego nie wiadomo. Zawsze takie informacje muszą być podawane i są podawane, bo sprawdzałam, gdzieś w okolicy znaleziono jakiegoś człowieka zmarłego na ławce w parku. I nawet był filmik nagrany z rzeczniczką prasową tam miejscowej policji. No i było wyjaśnione, że no, człowiek zmarł śmiercią naturalną, że nie było zamieszane osoby trzecie. No, ale taka informacja była, a tu kompletnie nic. Słuchaj, tutaj w temacie Pablo pisze: nie ma nikt znajomego psa, żeby sprawdził w ich systemie. No No właśnie. więc ja mam koleżankę, która nie sprawdzała aż tak daleko, bo będzie A po nie, takim czymś zostaje ślad. ale czekaj.
Sprawdzała w systemie policyjnym i tam nie było zgłoszonego Nie, zaginięcia. zgłoszenia zaginięcia nie było. To, co Kalej mówił, że nie było, nie ma w systemie zgłoszonego. To Kalej, Jack to mówił na swoim kanale. Ja nie wiem, co on mówił, ale ja Może wiem, że czegoś takiego system. nie było i to mnie właśnie zastanowiło. Nawet 25 na fejsie napisałam, że dziwne, że człowiek ginie i nie ma po tym w ogóle żadnego śladu, ani śladu po zgłoszeniu, no nic. I wszystkie informacje płyną tylko z NVK 24 i z żadnych innych niezależnych mediów czy oficjalnych mediów, a to powinno być gdzieś rejestrowane. Więc to mówię, albo został poddany programowi ochrony świadków, albo no, albo pustynni go tam gdzieś sprzątnęli. Chociaż to jest taka trochę dziwna sprawa, bo on na przykład krytykował Olszańskiego za antysemityzm, wyśmiewał na początku płaską ziemię, podczas gdy później sam takie teorie dziwaczne głosił i zapraszał ludzi, którzy jak dla mnie to byli niespełna sumą. Dobra, większość słuchało tych ludzi, było pod ich wpływem i wrażeniem. No ja akurat nie. A wcześniej on wziął się nie wiadomo skąd, znikąd, tak? Przecież jak wszedł tutaj na ten kanał, to nic nie wiedział. Jeszcze Michała Chrudzińskiego się pytało o różne rzeczy, gdzie on może się dokształcić. Przecież Michał sam to mówił, to ja doskonale pamiętam. To było chyba ze 2 lata temu. Tak, pamiętam na początku, tak. Tak. Że nikt Wyśmiewał nie, w się z tego, temacie nie ale był, tak. druga rzecz, no właśnie z płaskoziemców, tak? Tego krytykował za antysemityzm, a z kolei o Kudlińskim to powiedział, że nie umarł, tylko zdechł. No to ja przepraszam, to jest osoba o tych wysokich wibracjach, to tak trochę. Także nie wiem, co jest grane, ale coś tutaj naprawdę jest na rzeczy. No. Ale jeszcze chcę tylko powiedzieć, bo ja nie będę mogła tutaj chyba do końca, zaraz się włączę, ale Okej, chcę jeszcze dobra. powiedzieć o tej sprawie z Bednarzem. No to też nie jest normalne, że ktoś Tak. nagrywa kogoś, no, że go tam pobił, uszkodził. No czym on się tu chwalił? Tak. I tutaj w ogóle nie insynuujemy, że Paweł Bednarz jakiś związek może mieć z tą sprawą. W Nie ogóle sądzę, żeby miał nie jest to jakikolwiek o tym. związek z tym. Inaczej się też proszę nie pisać, nie jest, proszę Pawle Bednarzu. Też proszę nic nie pisać. Aleks się połączył, halo. No witam, witam. Witamy, słuchamy ciebie. Ja chciałem w zasadzie zapytać, ale przede wszystkim ciebie trzeba przeprosić, przynajmniej z mojej strony. Witam zresztą przede wszystkim. Witaj. Przeprosić, bo jakiś czas mieliśmy temat, czy za komuny było lepiej, czy teraz jest lepiej i tak dalej. Myśmy wtedy chodzili w pieluchach tak naprawdę i wiemy tyle, co nam gdzieś tam się zasłyszało, opowiedziało i tyle, więc czy wtedy było lepiej, czy lepiej jest teraz, to nasi rodzice by musieli się wypowiedzieć, więc przepraszam, że gdzieś tam na ciebie tak się rzuciliśmy i próbowaliśmy udowadniać, że mając 5 lat wiedzieliśmy, że za komuny było nam lepiej, czy nam w przełomie. A nie To jest jedna przejmuj się, sprawa. atak mnie wzmacnia, więc nie przejmuj się. No, ale chciałem, żeby to wybrzmiało. Druga sprawa jest taka, w zasadzie Okej, przede przyjmuję, wszystkim. dobra. Kim był jakiś typ, który, przepraszam, typ, no nieważne. Jakiś człowiek, ja dosyć dużo spędzam czasu na necie, na YouTubie i tak dalej. I w zasadzie to się wszyscy kręcimy wokół tych samych środowisk, kanałów i tak dalej. I nigdy nie słyszałem o gościu, dopiero się z nim, o nim zrobiło głośno, jak gdzieś tam. No właśnie, zdarzyło się to, co się zdarzyło. No i teraz, czy to jest naprawdę taka ważna postać? Nie wiem, miał milion subskrybentów i odkrył, nie wiem, wejścia do podziemi albo dostał się, nie wiem, na księżyc czy coś, że nagle, kurczę, cały świat o tym mówi? Czy ten antysystemowy przecież to, nie wiem, to No naprawdę coś niczego takie nie ważne? odkrył. Właśnie o to No chodzi, że właśnie. on powielał tylko cudze tematy, No tak dokładnie. naprawdę. Ale No to zdarzają słuchajcie, się śmieszne, zobaczcie zdarzają się różne na sytuacje. tą panią. Ja poczekaj, ja ci jeszcze przerwę. Ja przepraszam, że ja się tutaj wcinam, ale ty będziesz mógł sobie tam mówić, bo ja będę musiała się rozłączyć, ale chcę powiedzieć tylko taką rzecz. Weźcie pod uwagę, według
wielu, również Kudlińskiego i, o Boże, jak on się nazywa, i Podleckiego. My mamy tutaj 40 tysięcy agentów, wiadomo skąd, tylko z jednego kraju, tak? No to zobaczcie, to jest tak, na 1000 Polaków przy założeniu, że jest nas 40 milionów, a tylu nas nie ma, to przypada 1 na 1000 osób. Z tego trzeba odliczyć dzieci i starców, to gdzieś jest pewnie jakaś tam połowa. Do tego mniej, a w ogóle nieaktywnych w internecie, a takich jest też całe mnóstwo. To znowu zostaje jakaś niewielka liczba. I zobaczcie, jak ich najlepiej kontrolować? No ściągnąć w takie, zobaczcie, ten Istota na przykład to próbował się tutaj na ten kanał prowadzić, ale jakoś mu się to nie udało, bo Gabriel go tutaj szybciutko, Wyjaśnił. tak, bo on tutaj podstawowych rzeczy nie wiedział, o których później zaczął gadać. On się też dopiero później doszkolił, bo on nawet nie wiedział, co to jest ciąg Fibonacciego, tak? A on tu mówi, że on jest jakimś tam w radzie jakiejś Plejadian, czy coś tam, nie wiem, zresztą ja tam No w parę dupie razy go był, tylko no. słuchałam, fragmenty jakieś, dla mnie to po prostu stek bzdur. Facet robił z ludzi idiotów i teraz się usunął podobno. I teraz taką grupę, no tutaj mamy ilu subskrybentów? 10 tysięcy. Tam może nawet więcej, tak? Nie wiem, ile tutaj ten Michał Żulkowski miał subskrybentów, ale po wpisach tych ludzi to widać mniej więcej, kto w jakim stopniu jest zaangażowany w jakieś tam działania, jakie ma myśli i tak dalej, i tak dalej. To tych ludzi bardzo łatwo inwigilować. I wtedy jeden gość, to nie musi im tam 300 osób inwigilować, on ma dużo więcej. Bo my się mu sami podkładamy. Tak, dokładnie. No i Także ja wtedy. myślę, że to mogła być też jakaś, po prostu zrobił swoje, został wycofany, albo został objęty programem ochrony świadków, albo No ale rzeczywiście sądy. coś mu się złego stało. Mam nadzieję, że nie, bo jaki człowiek by tam nie był, to jednak tego najgorszego mu się nie życzy, żadnej osobie. No ale Może coś sądy mogą. nawywijał i też, bo dziwne, że tutaj policja współpracuje. Z jednej strony twierdzi, że rzeczywiście, że człowiek został znaleziony martwy, a z drugiej strony nie informuje o poszukiwaniach ani o śmierci. No to nie jest normalne. No dobra, ale nie było na przykład, była tam ta Ewa Żarska, którą też zamordowano, znaleziono gdzieś tam chyba w wannie. Ja nie chcę siać plotek. Znaleziono ją po prostu martwą. Zajmowała się kwestią pedofilii, handlu dziećmi. Sprawa jasna, w dziennikach podane i tak dalej. Ewa Żarska nie żyje, zamordowana. Zajmowała się takimi sprawami, okej. A tutaj jakby, dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo ja ciągle tego nie rozumiem. Czy to jest ktoś, nie wiem, gdyby Maciaka Szlak trafił, Maćka, czy nie wiem, kurczę, Zagórskiego, jakichś, nie wiem, ludzi, którzy, nie wiem, obojętnie po jakiej stronie są i cokolwiek robią, ale są tak głośni i tak znani, że po prostu cały świat, jakikolwiek, czy ezoteryki, czy jakiś tam New Age, czy czegokolwiek, są znani. A tutaj był koleś jakiś totalnie niszowy, gdzieś tam widać po twarzy było jakiś tam agresywny. To jest taki specyficzny wyraz twarzy, czy kształt twarzy pokazujący takiego jakby takiego ze wschodu, ja zresztą też jestem ze wschodu, takiego Hana, coś takiego, takie te kozackie, nie No ja wam kozackie, takie rysy powiedziała, że twarzy. raczej takie pustynne rysy miał, ale dobra, w Polsce No, jest dużo. ale nie, ale generalnie gdzieś tam taki kozakowaty. No i po prostu gdzieś tam może coś mu się wydarzyło, może szedł, wypierdolił się, uderzył głową w kamień, albo ktoś go tam działał. Nie wiemy. I po co jakby? Po co? Co nam to da? Czy się dowiemy, czy on żyje, czy nie żyje, czy umarł, czy taki, czy tak? Ja myślę, że tu nie o to chodzi. Chodzi też o to, że w ogóle ta sprawa została rozdmuchana, może też Przez kogo? Przez celowo kogo? jakaś dezinformacja. Nie wiem, no No właśnie, przez jakiś. kogo? No właśnie. I dziwne, że Czy. tutaj jest też działa w tym policja. Ja mam tam swoje takie przemyślenia, ale też głośno tutaj nie mogę mówić. Ja mam więcej nagrań z ludźmi i różne są tutaj informacje. To znaczy, wszystkie potwierdzają, że nie było żadnej informacji w prasie, ale to sami wiemy, nie? Ale po prostu nikt nic nie wie. Tylko teraz mnie tu zastanawia, bo ktoś napisał na tym akcie zgonu jest Jan, a ktoś mówił, że on ma na imię Adam, ojciec. Tu za dużo jest takich niezgodności. Nie wiem, dlaczego jest takie No. właśnie. To znaczy, to ten jego NVK 24, to oni tak rozdmuchali sprawę. No właśnie, to może dajmy sobie spokój i zajmijmy się prawdziwymi sprawami, które są ważne.
Bo to, czy jak już chłop żyje, to już nie odżyje. No i jakby, no dupa, no, stało się, tylko czy dla nas to jest ważne?